bardzo długa przerwa, jedziemy. O, proszę. Długa była przerwa, ale jesteśmy na nowo. No. Także zapraszamy na nasze oglądanie, a dzisiaj to będzie tak. Jedziemy do Gramzów, ale tam będzie co innego całkowicie. A jeszcześmy nie planowali w sumie. Bez planu. Bez planu. A plan już tam jest bardzo dobry. No. Także zapraszamy. Tak. I będzie fajna wycieczka, pogoda. Nie jest gorąco. Idealnie. Jest malutki wiaterek, nie przeszkadza. Ciepło do 22-23 stopni. Tak, tak. Jest pogoda super na rower. Zapraszamy wszystkich leniuchów. Tak, w końcu. W końcu, żeby się ruszyli. I pojechali. I pojechali troszeczkę dalej, bez obaw. Niekoniecznie, że z nami, bo tak, my już jesteśmy na trasie. Tak, na trasie. Ale chociaż trochę, chociaż do głębokiego. Tak. No nawet za głębokie kawał. Jarkonkę trzy razy Jarkonkę, w kółeczko i do domu. Kanapa i pooglądać nas. No bo i nas ktoś oglądać. Musi leżeć, żeby ktoś jeździł. No, tak jest, my jeździmy, wy oglądacie. Także zapraszamy na film. Lecimy. Pozdrawiamy. Pana Waleriana też. O, właśnie. Ci na Łusiu i w Międzyzdrojach. Take you over the limit. You know I'm only looking out for you. Get lucky, I get lucky. And I see you get lucky too. I'll be there when you get me right. That's the beauty of living my life. Hold on, baby, I'm taking you back to school. Stronę Penkun 4 km, czyli wyjechaliśmy, Penkun zostawiliśmy i teraz lecimy w tamtą stronę.
chwila uzupełnienie minerałów płynnych. Ciepło jest, leciutko parujemy, no trzeba uzupełniać płyny, bo inaczej się nie da, to jest lato. Ale nie ma wiatru, znaczy jest trochę, ale nie ma takiego dużego wiatru. Trzeba lecieć dalej. Mamy do zrobienia jeszcze parę kilometrów. Samopoczucie dobre. Tak, wszystko jest fajnie, dobrze się czujemy. No. Odstres niesamowity od roboty, pamiętajcie. Tak. Rzucajcie roboty na rowerki. Nie w samochody, bo to nie jest odstres. Odstres jest na rowerze. Tak, dokładnie. Rower i tylko rower. At what I see in your eyes, there's someone come to carry me. Some never have a chance, some throw their chance away. Now it's in my hands, I face it unafraid. Ale góry, podjazd do Szmyln, masakra, 17-18 na godzinę, cały czas pod górkę. Ci co wiedzą, jak się jedzie z Penkun pod Szmyln, to powiedzą, że 30-kilowym rowerem to jest co dygać. Pozdrawiam! Тысячи огней в этом городе людей. Я случайная. Хочешь, уходи, если можешь, то лети один. На краю дождя я устал ждать тебя. До свидания. Возьми улыбки и взгляд, но сердце верни мне назад. Бла-бла-бла-бла, это только слова. Я так долго им верила. На-на-на-на, замерзаю одна. Я на белом снегу. На-на-на-на, на осколках мечты. Что с тобою мы делали? Я без тебя, если ты без меня, все равно не смогу. И увидеть там свое отражение. На подушке ночь будет запахом твоих волос. Мне бы до утра или только на одно мгновение, туда, где кончается боль. Я на белом.
так долго им верила. На-на-на-на, замерзаю одна, я на белом снегу. На-на-на-на, на осколках мечты, что с тобою мы делали? Я без тебя, если ты без меня, все равно не смогу. Бла-бла-бла-бла, это только слова. Я так долго им верила. На-на-на-на, замерзаю одна, я на белом снегу. На-на-на-на, на осколках мечты, что с тобою мы делали. Я без тебя, если ты без меня, все равно не смогу. Zapłacić parę groszy, machasz i jesteś w ustnik i pik, 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 pik i lecimy. Lecimy za rowery i pojechali. I polecieli. Bujawka. Ło, ło, ło. Jest. Bujają się. No i tak wygląda prawdziwy relaks. Relaks. Rowerzystów pozytywnie zakręconych. Ale fajnie, uuu. Jesteśmy na sobotnim relaksie po pracy. Tak. Na terenach niemieckich oczywiście. Buju, buju. Tu są takie jaja. Tak, bo tylko i tu, i tylko i tu, i tu. I patrzy, ale... jak pusto na placu boju tu. Ale jak fajnie. Rowerzyści zajebiści się bujają. I można jeszcze zaśpiewać. Bujaj się, bujaj się. Robota to bzdura, nie? Jak to... Robota to głupota. Ta, robota to głupota. Życie to jest życie, i nie utrapienie. Ta, i bujać się bujać można. Bujać się. Wszyscy się bujać. Szkoda, że tu knajpy z piwem nie ma. O tak, to wtedy bujawka by wtedy była, by nie? Bujawka była. Bujawka i żyganie. Fajnie. Uuu. Ależ to się rozwaliło, bracie, te bujanie. To już się nie zatrzyma. O Jezus. O Jezus. O, 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 ale mnie zakręciło, o Jezu. Niech to się nie zatrzyma. Jezu, ależ mnie zaczął kręcić. Fajnie było. A teraz jeszcze jedna atrakcja. Wchodzimy do kosza. Kosz. Można wejść. Czy nie? No można wejść, nawet zdjęcie można cyknąć. Da radę wejść? Nie wiem. To wchodź pierwszy. Nie, pęka. Zakręcę się i spadnę. Nie, to dla dzieci jest, a za duży mam łeb za ty kask. Nie wejdzie ci łeb z kaskiem. No nie, pokaż. Nie. Dawaj. Wchodź, ja będę cię kręcił. Nie. No ja cię będę trzymał. Nie, chodź. Dobra. Dobra, nie będziemy właśnie. Nie, to dla dzieci, bo łeb nie wejdzie. No. To idziemy się teraz napić. I jedziemy zaraz. Jedziemy. Nie? Chyba, że jeszcze pozjeżdżamy sobie. Tam jest ślizgawka. Nie, bo można porwać. Porwać, chodzi. No. A tu ja, proszę. Plac zabaw, niby dla dzieci. Ale rowerzyści jadą. I proszę, co można. Usiąść sobie, spoczywają. Tak. Przecież... Spokojnie. Usiąść, zjeść, piwo wypić. Tak. Do piaskownicy babeczki. Babeczki, piaskownicy leżą. Wszystko można. O. Tak, no bo jechaliśmy. Tak na początku było tak, jechaliśmy, ale tu do Luclow, bo to jesteśmy w miejscowości Luclow. Tutaj są ten Hunengrab cały. A w Luclow jest Hunengrab. Tutaj, tylko gdzieś, trzeba by było. Tak, a my żeśmy byli w ten Hunengrab. Tak, tak. To są grobowce. Grobowce. Tak jest. No. To patrz, to ojciec tu był w Hunengrab, to już nie mógł pojechać do Gramzów, nie wiedział, że takie historie. No właśnie, bo to tak trzeba właśnie szukać. Szukać, jechać. I dlatego my jedziemy z Gramzów, jedziemy dalej szukać. My szukacze takie jesteśmy, poszukiwacze, szukacze. Tak. I my na pewno coś znajdziemy. Indiana Jones to przy nas wysiada. Dziś będą jaja, jak nie wiem. Dzisiaj my takie znajdziemy Hunengraby, że świat tego nie widział. No. My w lasy, jak się wpakujemy, tam dopiero będą historie. Jaja, jak berety. Może coś szybko zjemy przez 5 minut.
Tutaj? No. Nie, to już w Gramzow pociągniemy, tam gdzieś ładnie, dobra. Tego tam. No dobra. Fajnie. Dobra, tak. To lecimy dalej, nie? No, jedziemy do Gramzow. Pa, 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 pa. Lecimy. Fujek, nie kąp się, zimno dzisiaj jest. Pozdrawiamy Międzyzdroje! Jesteśmy niedaleko Gramzow, chwila przerwy. Trochę się napiliśmy, trochę zjedliśmy. I niedługo się zobaczymy. W bardzo fajnym miejscu, pewnie ciekawym. Lecimy dalej. Orel. Jesteśmy z Orłem. Piękny orzeł. Jest. Ale jaki fajny. Gram to na cmentarzu. Stary kościół. Stary kościół. Ale jaki stary cmentarz. I dosyć bardzo duży. Duży, strasznie duży, bo my żeśmy tutaj do kawałek przeszliśmy, koło tego kościółka. Tak dla ciekawostki powiemy, o. Jaki rok jaki. Roczniki jakie tu leżą, tak? Tak. 1876-1954. 7546, 875-1946. Gustaw Stasse i Anna Sasse. Sasse. Gustaw i Anna. Tutaj jest ten. Tutaj możemy chwilę. Tutaj jest woda. Żeby się napić. Duże wiadro. Tak. Można się napić. Żeby się wykąpać w wiatrze. Jak jest gorąco, to można zanurzyć główkę sobie. A tu jakie? Jak już jesteśmy, to pokazać wszystkim, jak to wygląda. Jaki cmentarz na Niemca. Trzech leży. A tutaj jest 1878-1932. Wszystko bluszczem zarośnięte i nikt nie wyprawia tu nie wiadomo nie. Co jak w Polsce. No a w Polsce nie wiadomo jakie pomniki za miliardy. No. A tu postawione i dobrze je. I Gustaw leży, nie? Nie. Tak. O, jest Maksio i Cindy. Cindy i Maksio? Maksio i Cindy. Uciekamy. Pomalutku jedziemy. Uciekamy. Dalej. Dalej, bo jedziemy na jedyną miejscową. Tak, lecimy dalej. A musimy zjeść. I pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pana Waleriana w Międzyzdrojach. My mamy pogodę, a tam pada. Pa, pa. Tak, jesteśmy. Jesteśmy na posiłku. Będziemy jedli. Ławeczka. Am. I grzybki, am. Jakie grzybki? Zajebiste naleśniki. Nowe roboty. Babcia Stepa robiła. Tak. Zamroziła, co prawda, bo babci Stepy już kupę lat nie ma, ale się odmroziło, są bardzo dobre, to są babcie Stepy. Chcesz takie teraz mieć? Tam no. Byś spróbował, bo powiedział, takie zamrożone odmroziki. No. To wy lato! Długo nas nie było, ale jesteśmy w Meichow. Gemeinde Gramzow Landkreis Uckermark. Jest znowu godzina taka, że już w sumie niektórzy to by już kurczę trzęśli porami i już by wracali. Która jest godzina? 13.25. Tak, 13.25, a my jesteśmy jakieś 70 od chaty. I wcale nie zamierzamy jeszcze wracać, bo gdzieś do 15 się oddalamy. A później to się zobaczy, tak? Będziemy myśleć. Będziemy myśleć dalej, co się dzieje. Także ci, co podróżują, niech podróżują. Ale najwięksi podróżnicy to są rowerowi podróżnicy. Tak. Zapraszamy wszystkich. No bo taka tak, prawda. Tak. Największe odległości, najdalej tak. Się pojedzie. Bo to kamperami to tam można jeździć, ale to... O, zdjęcie zrobione. Kamperami jeżdżą, bo jeżdżą. Bo jeżdżą. Ale największa... Ale kampera... Kamper to... Pieniądze to załatwiają. Kamper załatwiają wygodę, załatwiają kanapę, ten. A taki, kto chce pojechać... Coś zwiedzić i coś zobaczyć. Ale najtańszy środek lokomocji to jest rower, tak? Tylko jeszcze siły. Tylko właśnie, to jest to, że już nie zmierzamy do najtańszego, bo zostawmy te najtańsze, bo
bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest większa satysfakcja, jak się jedzie rowerem i się zdobędzie dalekie kilometry i się zobaczy ten zamek, ale własnym siłami. Tak. To jest największa satysfakcja. Bo wsiąść, wlać w bak i wcisnąć to pedał gazu, to jest teraz w tych czasach to nie jest problem. Naprawdę nie jest problem. Nawet ci, co mają mniej kasy, to zawsze sobie uciuła, uzbiera i pojedzie. Ale kurczę, nie każdy wsiądzie na rower i nie zrobi 200, tak? Tak. No nie każdy. I nie zobaczy tego w kamperze, to co zobaczy rower. Tak. Bo my dojeżdżamy na jeziora i wszędzie, gdzie to dokładnie, gdzie chcemy. Faktem, że czasami nas przytrzyma trochę wiatr, trochę ten, ale... Ale to jest satysfakcja. Się jedzie. Jedzie się, tak. I to jest właśnie to, że tak, że my daleko możemy pojechać, trochę się zmęczymy, ale na zdrowie nam to wychodzi. Poproszę, jak my wyglądamy. Niedobrze się czujemy. Jeden trochę więcej je, ja trochę mniej lat nie jem. Tylko, że ja więcej latam. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Jak tam w Międzyzdrojach na łodziach? Tu robimy sobie takie fajne zdjęcia, o. Odsłoń. Proszę. O, już. I tam też. Gdzie jesteśmy? Reklamują zamek Cholin, tam gdzie byliśmy. No. Buja, zamek Cholin tu reklamują, niczym nas nie zaskoczą, tak, my wszędzie bo byliśmy. Jest napisane Biosfaren Reserwat Schorfheide Chorin. Jakoś tak, nie wiem czy dobrze przeczytałem, nie zawsze mi to wyjdzie. Ale to chodzi o Chorin, tak? Tam gdzie byliśmy. Tak. I lecimy dalej, bo teraz jesteśmy... Tu jest Melzower Damm, Dorfstrasse. A my jedziemy przed siebie. Znaczy jeszcze możemy kawałek podjechać. Później wjedziemy nad jezioro i lecimy tam na ten. Siedlich, no. Albo na jezioro, tak. Mi się wydaje, że na jezioro. Zobaczymy jak tu jest. Jadima! Wyrąbać. Idziemy na jezioro. O, jest. Jest! Ale daleko. Kurczę, ale tu fajnie. Ja cię. Popatrz jak zaraz uparowany. Można posiedzieć, patrz, nisko jarać. Patrzcie. Patrzcie i płaczcie. Płaczcie, że nie jeździcie. Ja zaraz siądę sobie z roweru. O. I to wszystko jedną ręką robię, zobaczcie. 30-kilowy rower. Kurde, a ja jedną rączką operuję. Zobaczcie. Zaraz wydłużymy kija, żebyśmy się... O, podjechaliśmy razem. Na kibel jest, można prosić. O, patrz. Możesz rąbać do bólu. Kible są. O, jeziora, dobra, pokażemy jezioro, bo nie pokazywaliśmy. Proszę. Jesteśmy. I woda czysta. Nawet plaża jest. Mała, bo mała, ale jest. Czyli można się rąbnąć, poleżeć. Ja jeszcze pokażę. Tak, ognisko tu też można palić. Kurczę, no nie byłem nad tym jeziorem. I powiem, że jest naprawdę zajebiście. A tu, o, proszę. Muszę to pokazać. O. Tak, proszę, jak ładnie, można posiedzieć, odpocząć, zagrody fajne są zrobione. O, zadaszenia, stare bo stare, omszałe, ale są, nieponiszczone. Przejdziemy tu. Jest tego tutaj trochę. I tu jest takie miejsce zacienione. Czyli jak tam mamy skwar, wali słońce, kurczę, nie do wytrzymania, 50 stopni, więc tutaj wchodzimy, jest miejsce zacienione, tak? Można sobie odsapnąć, troszeczkę odpocząć, bo jest ładnie. Drzewka są bardzo liściaste.
bardzo liściaste, krzaczaste. I jeszcze raz idziemy. Jeziorko. Moim zdaniem jest fajnie. Naprawdę bardzo fajnie. Ławeczka. Ławeczek to tutaj jest dużo. A tutaj ognicho. Można robić. Proszę. To wszystko po trasie naszej. Kilometrów dzisiaj będzie trochę. Bo już mam 70, jestem oddalony 70 parę, czyli 140 już przy powrocie. A tutaj tabliczki są, bo tutaj wejście było. Tu są takie tabliczki. O, coś tu jest napisane. Ostrzeżenia, że tego nie wolno, to wolno, tego nie wolno. Ale ogólnie, jeżeli zachowujemy się odpowiednio, jesteśmy grzeczni, nie śmiecimy i nie robimy tak zwanego burdelu, więc można wejść, można sobie spokojnie odpocząć, pocieszyć się widokami, zapisać w swoim dzienniku wypraw, że dotarliśmy tu i później lecieć dalej. Leci im. Witam, pozdrawiam. Jesteśmy przed miejscowością Schmiedeberg, Stadt Angermünde. Schmiedeberg. A to było ten podjazd, kawałek nagrałem, bo to było Tour de France w wykonaniu Srebrnej Gwiazdy. Za mną jedzie reszta peletonu. Sztuk, jedna osoba. Znaczy nie, inaczej, nie peleton. Peleton to jest tam z tyłu bardzo daleko. A my, ja jestem ucieczka pierwsza, a tu ucieczka druga. Ciśniemy pod górę, ja już jestem na szczycie. O, jest! Dawaj na zdjęcie! Pozdrawiamy przed Wilmersdorf, Stadt Angermünde, Landkreis Uckermark. Wywiało nas trochę, jest zajebiście ciepło, no w końcu idzie, bo ile ja mogę gadać. Jest, ale jest kawał drogi od słynny, domu. Słynny, ale urwał. Kawał drogi od domu jesteśmy. No mniej więcej. Ale nie, naprawdę wiem, czy... tak. Droga może taka widać nie ciekawa, 4 km takiej drogi przez. Ja nie nagrywałem, ale zajebiście się jechało. Jechało dobrze. Proszę pod górkę, z górki po lasie, nie jechaliśmy główną drogą. Tak żeśmy sobie jakoś postanowili, było pokazane na tą miejscowość, żeśmy tak wpali, mówimy, nie jedziemy główną, jedziemy to. Ale jest ok. Zjechaliśmy do tej miejscowości, ale oczywiście Angermünde jeszcze absolutnie nie. Bo jeszcze przed nami jest jedna miejscowość jakaś większa. Greifensberg czy coś. Greifensland czy coś. No zobaczymy, zaraz dojedziemy, zobaczymy. Pokażemy. Tak, jakaś większa miejscowość. Tam jeszcze nigdy w życiu nie byliśmy. Także życie nas pociągnęło do znowu nowej miejscowości. Tak. My cały czas odkrywamy coś nowego. Ale w ogóle chcemy... się nie chce wracać, słoneczko, nie chce ciepło. Się wracać. I chcemy cały czas tak, dojrzeć jechać. Coś całkiem nowego, tak. Żeby wam pokazać, żeby was zachęcić do oglądania i w ogóle do jazdy. Może nie z nami, bo nigdy z nami nie pojedziecie, bo mówicie 240, że z takim metrów wariantami nie jedziemy. A my nie wariaty, my jesteśmy zdrowe ludzie, normalne, tak. Tylko po prostu kochamy ten sport i będziemy jeździć, a wam tylko będziemy przekazywać relacje i pokazywać wszystko takie fajne rzeczy i miejscowości i w tych miejscowościach, jeżeli coś znajdziemy. Jeżeli nic nie znajdujemy, nie pokazujemy, no bo nie ma co nie pokazać, ma co pokazać. No co tak. Mamy pokazać. No. I często gęsto zatrzymuje się przy tabliczkach. No żeby było wiadomo, przez jakie miejscowości przejeżdżamy, no macie chęć do mapy, Google i możecie zobaczyć, gdzie to my jesteśmy tak. Po świecie. I to zobaczyć sobie, że my wyjeżdżamy ze Szczecina. Tak, ze Szczecin i tu miejscowość i tu, ta. Tak. Zobaczyć ile kilometrów i tak. To wszystko w jeden dzień. Dojeżdżamy tak. I wracamy. Tak, powiedzmy sobie sprawdźcie od bramy portowej. No. O, tak. Szczecin, brama portowa. Brama portowa tak. I z tego momentu tak. Sobie tam mieście. Albo od głębokiego, jak chcecie, tak, stąd. No. Tor kolarski w Szczecinie tak. Też można zobaczyć. Tak jest. Także tak to wygląda. No dobra, tak, no pojedziemy dalej i na pewno jak do tej miejscowości większej, nie wiemy co tutaj jest, wieszamy, my tu nigdy nie byliśmy. Tak. Także jak tu coś ciekawego będzie, zaraz stajemy, nagrywamy, wy oglądacie, jeżeli was to interesuje. Także pozdrawiamy i zapraszamy. Walerian, jak tam się płynie? Na sam koniec. Muzyka.
przyjacielu. Nie musisz kochać i bar. O nie, to twoja armia i życie w ciągłym biegu. Nigdy nie będziesz już sam. Możesz wreszcie zakłysnąć się w obycie i unieść do góry jak ptak. Hej, hej! Możesz wreszcie zabłądzić w wielkim mieście. Urodziłeś się, by służyć nam. Właśnie nadszedł ten czas. Greifenberg, nie Greifen, Greifensberg, tylko Greifenberg. Proszę. Greifenberg! Woo! Dojechaliśmy! A zobaczcie tam na dole! Daleko, daleko jest! Idzie! Na pieszo! Ale widoki, jedzie, pa! Ale poszedł! Ale piękny. Zamknięte. A tu też Chorin jest napisane. Chorin. Ale piękny wiatrak. Szkoda, że teraz nie możemy wejść do niego. Zamknięte. No super. Warto było przejechać te 86 km. Wow. A jakie, no tu jest piękny widok. To jest zarąbisty widok. Ale tam jaki widok jest, proszę. Tutaj jest widok, ale urwał. Ale tutaj jaki widok jest. Tam. Dlaczego zamknięte? No zamknięte. Bo taki... Ale jak on jest ładnie odnowiony. Piękna strona. Greifenberg. 86 km. I żeby wrócić,
No to policzmy, że 90 i 90 prosty rachunek 180. Ale 180, no przecież my nie bylibyśmy sobą, jakbyśmy nie zrobili 200. My lubimy robić 200 km, prawda? Tak, co to jest 200? To, poproszę. To jest mała rozgrzewka. Bo niedługo nie chcę, się nie chcę, rozgrzewać. Ja nie chcę jakoś tak poruszać tego tematu, ale muszę. Bo jeszcze może w tym roku szykuje się 400. Więcej nic nie powiem. Szykuje się 400. Więcej nic nie powiem. Foto. Foto. Foto uno. Foto uno. Jest. Ale teren ładny, na samej górze. Tak. Widok. O i leci tam daleko kolarz. No i ubikacja jest też, jakby ktoś chciał skorzystać z toalety. Piękny widok, naprawdę. Dobra, ja muszę sobie zrobić zdjęcie, więc lecę dalej. Jesteśmy nadal w Greifenberg. Odnaleźliśmy ruiny zamku. Burgenschlosser. Idziemy. Patrzcie, co się dzieje teraz. Normalnie akcja. Idziemy, w jakie schody. Wow! Normalnie prehistoryczne czasy. A przynajmniej... Tu jest ścieżka, żeby nią za księcia, za księcia Mieszka I. Nikt nie podprowadzi? A nie wiem. Nie boisz się? Nie. To? Nie. Mam trochę obawy. Zobacz, tam jest ścieżka, żeby tam iść. Ale ruiny. Proszę bardzo. Co my tu odkrywamy? Opa. Dalej nie ma co, bo to chatki. Nie, nie będę tam po tych szedł. Idealnie mi to zdjęcie. Gryzie którym? Tym dużym. Dużym. Nie? Będziemy robić zdjęcie. Tam na tamte. Na wariata. A tam nie ma co? Coś tu remontują. Tutaj to nie ma co, to jest rzeczywiście obanderolowane. Dobrze wyszło? Stare ruiny. Burger Schloss. Wow. To jest to. A ja, o, jakie teraz tu są widoki. Tam na dół. Jest fajnie. Teraz ostrożnie schodzić. Dlatego tu jest poręcz, bo tutaj są stopnie z prawdziwych głazów. To są głazy. Czyli podejrzewam, że te schody są tak samo stare, albo jeszcze bardziej, jak te ruiny, co tam są. Naprawdę. Bo to nie są stopnie zrobione z tych kamieni, co teraz są. Ten, tylko to są narzutowe takie głazy. Polodowcowe. I po nich się schodzi w dół. Naprawdę. Trzeba uważać.
To nie są żarty. Tak to wygląda mniej więcej. I jesteśmy na dole. O, idzie. To są polodowcowe kamulce. Polodowcowe? Tak. Masakra. Ale jak fajnie. Tylko kosztowało nas 190 km i z powrotem 1,80. 180. Zapraszamy wszystkich. 180. 180 i przyjedzie tu. Tak. I zobaczy. No. Jesteśmy bardzo daleko od domu. Ja teraz czekam. Jestem akurat na takim okazyjnym przystanku. Jest kawałeczek do domu, bo około 90 km do domu. I chcemy do domu wracać przez Angerminde. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Także jedzie już mój towarzysz podróży, ale urwał. Więc ja się zbieram i lecimy dalej. Jesteśmy 7 km. Witamy. Witamy, jesteśmy 7 km od Angerminde. A tu jest Tiergarten jakoś tam. Tiergarten, tak. Nie pamiętam. Baumgarten. Baumgarten, Tiergarten. Tiergarten, ale 7 km od ten. Nie wiem, tak jechaliśmy w ten. Japońskie budowle. Takie jaja. Tak. I tutaj wszędzie w koło. No. Tu są jakieś mosty, to tylko my tego teraz nie zajdziemy. Nie zdążymy, bo już nie ma czasu, jest później. Nie mamy czasu jak zawsze. Tak. Proszę. Tak nam pan Walerian wprowadził w głowę. Nie ma czasu, uciekamy. Nie. I my nie mamy czasu. No bo nie ma czasu. Nie ma czasu, nie. Tak trzeba uciekać. Proszę. Tylko. Ale to takie pod japońskie podchodzi. Tak. To takie są tak. Budowle. I to niezniszczone i to jak nie, wygląda nie, i można nie. Sobie posiedzieć. I to jest taki park. Ten park to jest w ogóle bardzo duży. Bo my żeśmy przed chwilą z tej drogi tu jak wyjeżdża się, tam wyjechali. Tu jest zwiedzania z tego co widzę. Tak, bardzo duży, rozległy, bardzo ten. Ja tak szybko wskoczę, pokażę jak w środku wygląda. Czy jest echo? Echo, nie ma echa. Znaczy trochę jest echo może. Tak to wygląda, proszę. Ale można sobie usiąść, odpocząć. To jest w lasach Angerminde. Na razie... Przed Angerminde. Ale to są lasy Angerminde. Lasy no, bo 7 km od tego to... Landy Angerminde. I to nówka sztuka widać jest drzewko. Tak, i z drzewa. Z rzędami wszystko jest gitolo. Tak, i z drzewa to zrobione. A tam mamy też ten. Płynie ten. Rzeczka. Rzeczka płynie. To ja jeszcze zdjęcie tylko muszę zrobić ładne. Pozdrawiamy wszystkich, zachęcamy tak. Do wypadów takich. Tak, właśnie to się tam tutaj takie wynajduje historie. No. Ale z tego co widzieliśmy to jest jeszcze tego jest, sporo, tylko to by trzeba było jeździć, to by trzeba było z 2 godziny poświęcić. 2-3 godziny, tak, no. Żeby to pojeździć po tym parku. Mm. Żeby tak, go dobrze rozległy teren bardzo. Dobra, lecimy dalej. Ale pawilon! Niech go hu hu hu! No. Proszę Państwa, tego jeszcze nie było. Pawilon jak cienie. No normalnie takich pawilonów to coraz więcej, nie? Za jaki pawilon? Ale punkt widokowy jest ładny. Nic takiego nie ma. Wszystko mi się bzykać. Jesteśmy hen od domu. Ale ładne widoki są za to. Zajebiste. Niemieckie lasy. Piórka są. To piórko sobie można jednąć w ten gaz. I lecimy z piórem. Indiańce. I'm Indian. Dobra, jedziemy. Pierdalamy. Słyszałeś to? Tak. Żeny biją, bo Indianie. Tak. To wilkołaki. Co? Może za głośno krzyczałem.
atakować. Samo jest, to samo było, właśnie takie główienko przebiło mi kurwa kewlarowe testy. Bardzo możliwe, że to. Bo to mogłeś wjechać i to takie właśnie coś. Takie główienko. Patrz, zobacz, chodź tutaj. To chodź zanim znajdzie, zobacz, następny. No chodź, chodź, no musisz zobaczyć to, patrz. Patrz. Aha. Szkło następne. Się zbijają takie i karatają, to się dobija. No jeździsz, jeździsz, nabijesz fest i to pomału wchodzi, tak? Może to nie od razu nie wejdzie, ale wchodzi. Szkła. A później naprawiliśmy. Guma w kewlarze była. Oni sprzedają kewlar. Także ja bym komuś coś powiedział, ale to Czarek powie sam, jakie kewlarowe opony sprzedają.
gówno nie kewlar sprzedają, kurde, nieprzebijalne, ta, po 150, po ile one są, po 150 zł czy więcej, te kontynentale? No. Po ile one są? Po 90 zł? Te gumy? No. Ta? 150. Ta, za 150 zł sprzedają, kontynentala, opony. Kewlarowe, nieprzebijalne, tylko kurde teraz taki kurwa dziureczka taka i żaden gwóźdź, tylko kurwa jakieś szkiełko przeszło. Ja kupiłem sobie do tyłu tego Kelisa, co się nie kupuje, bo Kelis to robi rowery, a nie te, a nie opony, ale kupiłem sobie też. Gówno, ja bym pojechał do płci za 30 zł i dłużej pojeżdżę niż na tych kewlarowych. Weźcie sobie w dupę wstawcie te kewlarowe opony. Tyle. Panowie, na wesoło! Dziewczyny, dziewczyny kochają wesołych facetów. Pozdrowienia z przed Meszerin, jest po 21:00, ścieżka minięta, wycieczka naprawdę super, jedzie Meszerin, jedzie, ale urwał, ostatnie nasze wejście i spadamy. Co? Jak chcesz coś szybko powiedzieć, to ostatnie wejście i spadamy. 21:30, ale tu bliżej, bo tak to proszę mówi. Bardzo, a my jesteśmy w Meszerin. 21:30, no. Tak. Jesteśmy w Meszerin. Meszerin. Niestety oszukali nas trochę niemiaszki. Tak, bo... Asfalt zwinęli. Na wale, tak? Na wale zwinęli asfalt. Wał, jeżeli chodzi i o całym... trasę Szwed Meszerin, tak? Garc. A tam jest ścieżka na wale przeciwpowodziowym, zwinięta. I my polecieliśmy, niestety, ale całe kółeczko na rozlewiskach. Po rozlewiskach. Bo nas puściło tak po tym i tak, ale masakra. No tak, ale mogliśmy przypomnąć sobie, że tam przecież nie ma mostu żadnego, bo ten jeden most, chociaż oni powinni mówić, hat zamknięty, a godzinę, ponad godzinę straciliśmy. Całym obwodem, nie tam przez środek, że do Gatów, tylko całe koło, żeśmy dopiero do Gatów nas wywaliło i... I dopiero tutaj. I tu znaleźliśmy. I 21:30, tak, no lecimy do domku. No, lecimy, spadamy. Ostatnie nasze wejście. Tak. Może jeszcze gdzieś w międzyczasie, no jak będzie widniej, bo już po ciemku będziemy lecieli, to się jeszcze odezwiemy, pozdrowimy was.
na razie żegnamy. Nie żegnamy się całkiem, bo się na pewno zobaczymy. Będziemy się widzieć, tak. Będziemy się widywać. No, lecimy. Także na razie, bo musimy lecieć, bo światełka puszcza. Chyba trzeba już, nie? Czy nie? Jeszcze jedziemy bez światełka. To na razie jedziemy.